Rozmawialiśmy o różnych sprawach, które są no, generalnie rzecz biorąc pasjonujące dla wszystkich, bo nas wszystkich dotyczą. Ale jest jeden problem, który warto poruszyć, który w świecie przyrodników moim w zasadzie jest taki niedotykalny, bo jak ktoś zaczyna o tym mówić, to wszyscy mówią, wiesz, może jutro o tym porozmawiamy, bo troszkę nie ma czasu. Mianowicie, co się dzieje z tym bytem, ze świadomością, po rozdzieleniu powłoki cielesnej i ewentualnej duszy? To wypada zapytać księdza o to, tak. Jaki jest pogląd nowoczesny, tak. Nowoczesnego kościoła, nie tam tak. Z tymi trąbami tak. I śpiewami, tak. Które kiedyś tak skutecznie obśmiał Mark Twain. Tak. No tutaj by trzeba właśnie pojęcie duszy doprecyzować jeszcze, bo w tym tradycyjnym ujęciu, że śmierć to jest oderwanie czy zerwanie więzi duszy i ciała, tak jakby no, dusza się uwalniała, ciało zostawało i teraz dusza sobie dalej sama istniała. To jest o tyle niewłaściwe wyobrażenie, że dzisiaj się raczej podkreśla jedność między duszą i ciałem, która za życia istnieje i to, że tak naprawdę przez całe życie ta strona właśnie duszy czy duchowa człowieka jest kształtowana przez jego cielesność. To nie jest tak, że dusza to jest cały czas jakiś bycik gdzieś schowany i z którym się nic nie dzieje, który się nie zmienia i jakaś właśnie komórka nieśmiertelna, która potem przechodzi bez żadnej zmiany do nowego etapu, tylko ten duchowy element to jest pewna postawa, pewien stan, który się cały czas rozwija właśnie dzięki cielesności, dzięki ciału. I w chwili śmierci ten proces z jednej strony się kończy, ale z drugiej strony dopełnia się. To znaczy następuje podsumowanie tego, co przez całe życie człowiek ze sobą robił. I im więcej dobra w tym się zachowało, tym, no, tym bogatsza będzie ta no tak, tutaj mamy przyszłość. Zawsze ten problem. Ale ja protestuję, to przecież nie koniec, bo przecież nie jest koniec, jeszcze tak. I znowu będzie człowiek pełny. Tak, ale tutaj, który? Ale tutaj, każdy. Ale który? Co który? Który człowiek? Ten taki zniedołężniały osobnik, który no już... Właśnie, to już nie moja działka, ale ja chciałem tylko przypomnieć, nie, że... Człowiek, który właśnie ukształtował się przez całe swoje życie, on w tym innym wymiarze będzie pełnym człowiekiem. Popatrzmy na to z tego punktu widzenia, że w trakcie życia, które jest niby krótkie, ale jednak potwornie długie, my możemy o sobie powiedzieć, a o innych również, że to są zupełnie inne osoby w niektórych kawałkach życia, nawet krótkich, 2 lata, 3 lata. 2 lata jest to zupełnie inna osoba, a w innym czasie jest zupełnie inna osoba. Pytanie, czy to jest jedność duszy, tak. Czy też nie jest jedność no więc duszy? To jest oczywiście pewne wrażenie, które pan tu opisuje, że to jest jakby inna osoba, ale gdyby głębiej zapytać, czy głębiej się przyjrzeć, to jednak pozostaje pytanie, co tu zostało z tego dawnego człowieka, czy jakaś tak. Ciągłość jest i czy ten rozwój, który się dokonuje, można odebrać jako pozytywny, czyli rzeczywiście ta osoba jest dojrzalsza, pełniejsza, mądrzejsza. Wszystko czy to jest w porządku, z kolei problematyczne? Generalnie rzecz biorąc. I chodzi właśnie o. Ale dlatego ja akcentuję to głębsze spojrzenie, no bo żeby stwierdzić, co w nas przeżyje, oczywiście to nie będzie nic z tego, co my teraz widzimy, co w takiej dokładnie postaci, ale to, co przeżyje, to dokonuje się właśnie w tym głębszym wymiarze. To nie będzie to, co naszym wrażeniem jest, że ten człowiek teraz jest stary, no to i taki umarł, no to taki się odrodzi. No, bo tak, my ale... nie widzimy, co w tym człowieku jest głębiej. Tak, ale mamy te straszne przypadki rozszczepień osobowości, gdzie w jednej osobie mogą istnieć jak gdyby 3 dusze.
No nie, to znaczy, to jest, zupełnie, to, zupełnie nie, ale to są patologiczne przypadki, gdzie ja to jest... Ja wiem, ale poprzez patologię tam możemy obserwować, co się dzieje w normie, bo jak jest wszystko normalnie, to nie widzimy. No tak, nie, no, ale mówienie o trzech duszach... Jak mówienie o trzech duszach... Widzi pan, mówienie o trzech duszach, no właśnie, w przypadku patologicznym może mieć jakieś uzasadnienie, ale ekstrapolować to na sytuację człowieka zdrowego, to oczywiście jest problematyczne. Ja raczej z mojej perspektywy człowieka zdrowego pytałbym, no co znaczy to wrażenie trzech dusz w człowieku chorym? To jest jakaś dezintegracja po prostu, to jest dezintegracja. A to znaczy, że dusza wtedy byłaby czynnikiem materialnym? Nie. Który mógłby ulec dezintegracji, na przykład? Nie, że dusza, no tak mówiąc, bo to są obrazy, my tu rzeczywiście jesteśmy skazani na język obrazowy, że dusza jest chora i wobec tego przejawia się w sposób, który sprawia wrażenie schizofreniczne czy patologiczne, ale to nie znaczy, że teraz się trzy dusze pojawiły, tylko że chora dusza w taki sposób się przejawia, więc... Ale co się wzbogaci? To znaczy w przypadku człowieka chorego, no to oczywiście trzeba pytać, jak mu tu, póki on żyje, jak można mu pomóc, a jeżeli ta choroba trwa aż do śmierci, to jednak z punktu widzenia człowieka wierzącego ufam, że to, co w tym konkretnym człowieku nie udało się, nie z jego winy, że to będzie dopełnione właśnie w tym procesie, którym jest śmierć. Bo na śmierć nie można też patrzeć, że to jest tylko, że przestaje funkcjonować organizm, tylko to jest pewien proces duchowy też. No, a przede wszystkim mi się zdaje jedno, że nie możemy za daleko iść w identyfikowaniu duszy z sumą przeżyć psychicznych. No, bo nawet w psychologii istnieje taki paradygmat tak zwanego paralelizmu psychofizycznego, że to, co się dzieje w psychice, jest równolegle odbite w ciele, prawda, w układzie nerwowym. I tu ja widzę tę ścisłą więź między mózgiem a zachowaniem. Natomiast dusza jest jakby istotą tego człowieka. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że ta istota się psuje koniecznie, nawet jeżeli ktoś jest, no nie wiem, przecież rodzą się anędze. Oczywiście bywają takie dyskusje, bywają, bo nawet słyszałem próby wyjaśnienia, że człowiek zaczyna się tam w wieku jakimś tam, w którymś miesiącu czy tygodniu życia płodowego, a niektórzy nawet mówią, że po urodzeniu dopiero jak zaczyna myśleć, to są moim zdaniem niebezpieczne rzeczy, dlatego że jeżeli my to zwiążemy z istotą ludzką jako indywiduum i ja do tego mam skłonność jako biolog, to wtedy jesteśmy na twardym gruncie. A dlaczego jako biolog? Bo jeżeli ktoś spyta biologa, co to jest motyl, osobnik motyla z takiego i takiego gatunku, to ja mówię, to jest jajo, później larwa, gąsienica, czyli larwa, później poczwarka, później postać, jedyna doskonałość w przyrodzie, postać doskonała, bo tak to się nazywa w entomologii. I to jest kontinuum, ale to jest ciągle ten sam osobnik, tylko on się rozwija indywidualnie. Natomiast jego zasada jest, ja bym powiedział, taka sama. Nawet jeżeli jajo zostaje zgniecione, to już jest zgnieciony ten osobnik. Bo to już to nie jest jajo, ja mam na myśli jajo zapłodnione naturalnie, czyli zygotę. I dlatego się tak walczy z aborcją i tak dalej, bo chodzi o to, że człowiek jest człowiekiem od czasu zygoty. Nie można tego od razu wiązać tak ściśle ze sferą psychiczną, no bo przecież ja nie przypuszczam, i to byłby absurd, żeby zapłodnione jajo miało życie psychiczne, no tego nie może mieć. Ale z kolei to jest obraz, właśnie ten biologiczny te fakty biologiczne mogą stanowić obraz w mówieniu o procesach psychicznych i duchowych. No bo na przykład pojęcie
czy metamorfozy, czy przemiany duchowej, no to znaczy, że rozwój u człowieka, to co u motyla jest widoczne w tych różnych fazach zewnętrznie obserwowalnych, u człowieka to się dokonuje na głębszym poziomie. No zgoda, ale weźmiemy sobie tego typowego Rudolfa Hessa, który jest uroczym, miłym, sympatycznym ojcem rodziny i jednocześnie zarządza Auschwitz i dla nas jest jak gdyby symbolem grozy, prawda? Po czym on sobie funkcjonuje i w którymś momencie następuje rozszczepienie duszy od ciała i co się dzieje z tą duszą, ale która to jeszcze to byłoby ciekawsze, jakby tak. On się nawrócił w ostatniej chwili. Ale to czy to oznacza, że to było to doświadczenie? Nie, ale chodzi o to, że przecież mamy takich świętych, tutaj... którzy pół życia przeżyli tak. Jako, no może nie kanali, ale bawidamki i tak dalej. To no mamy tutaj syna marnotrawnego, prawda? Nie, no dobrze, tak, ale to syn marnotrawny tak, jest powieścią, natomiast ja mam na myśli chociażby... Tu z takiego teologicznego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że my naprawdę bardzo mało wiemy o drugim człowieku. Ja tak, jako tak. Kapłan mogę powiedzieć, że nie mogę się kierować tym, jak on się zachowuje, nawet tym do końca, co on mówi. Tylko jakby poza słowami, poza jego bólem, poza jego postawą, można wejść szukać czegoś więcej. I ja wierzę, że właśnie to coś więcej to jest jakiś potencjał tego człowieka, któremu trzeba pomóc w rozwoju. Jak rozwinąć tą duszę? Nie, no ale zaraz, żeby jest jedna rzecz mi się jeżeli człowiek, no tu można nawet na przykład religii buddyjskiej się powołać, która mówi o przebudzeniu, prawda? Tak naprawdę nie wystarczy mówić u ludzi o świadomości, no bo każdy jest w taki banalny sposób świadomy, ale chodzi o świadomość innego rodzaju, która na przykład ma poczucie współodpowiedzialności za świat, za innych ludzi. Taką dojrzałość psychiczną. Dojrzałość psychiczną, ale też duchową. No tak, tak. I pytanie, jak służyć temu rozwojowi, no znowu jako kapłan teraz bardziej mogę powiedzieć, że w zakonie świętego Ignacego u jezuitów jest metoda tak zwanych ćwiczeń duchowych. Właśnie one służą do tego, żeby człowiekowi pomóc w jego duchowym rozwoju. I sama idea tutaj świętego Ignacego, że również w duchowych sprawach trzeba się ćwiczyć, tak jak wirtuoz musi się ćwiczyć, jak nauka wymaga nieustannego powtarzania pewnych praktyk, zdobywania wiedzy, tak samo w sprawach duchowych trzeba się ćwiczyć. Zresztą inne religie też mają, zwłaszcza wschodnie religie, bardzo mają ten wymiar rozwinięty, że to się nie dokona samo. I na Zachodzie akurat tak jest, że ponieważ oni już raczej nie są zachłyśnięci, tak powiedzmy, no, w potocznej świadomości możliwościami cywilizacyjnymi, tylko widzą też różne granice niebezpieczeństwa. Zdają sobie sprawę, że jeżeli człowiek sam siebie nie opanuje, nie spojrzy głębiej na swoje miejsce w świecie, no to będzie destruktywnie działał dla świata również. No to jest kłopot dla mnie, bo z punktu widzenia genetyki i powiedzmy sobie spojrzenia takiego, powiedzmy sobie bardziej człowiek-mechanizm, to zwierzęta, w ogóle przyroda ta ożywiona, to są pewnego rodzaju mechanizmy, które tak się zachowują, a nie inaczej, po to, żeby trwać. Po to, żeby trwać, muszą walczyć. Po to, żeby trwać, muszą przenosić doświadczenia z pokolenia na pokolenie. Śmierć jest potrzebna osobnikowi pojedynczemu, bo walka nie jest o osobnika, tylko walka jest o grupę, o społeczność. W związku z tym społeczność musi wytwarzać w sobie pewne mechanizmy, takie, by móc przetrwać. W związku z tym mamy wojowników, którzy idą na śmierć, nic nie szkodzi, tak. Dlatego że inni tak. Załatwią inni sprawę tak, przedłużenia tak. Społeczności. Tak, właśnie, ale tu śmierć jak gdyby cały czas jest rzeczywiście końcem życia. Ale śmierć, z tego punktu widzenia, przepraszam, tak, że jeszcze przerwę, z tego punktu widzenia to jest popsuty mechanizm.
To znaczy budujemy nowy samochód, który działa, tak, działa, tak, działa, działa, a potem go wyrzucamy na śmietnik. Tak, tak. Nie reperujemy, tak, cały czas wymieniamy, bo po co tak nam to? No właśnie, IBM, a tymczasem że... z duchowego punktu widzenia potrzebne jest pozytywne spojrzenie na śmierć. Nie tylko w takim sensie biologicznym, że ona jest potrzebna życiu, prawda, że gdyby nie było śmierci, to życie też by się nie rozwijało. Tak. To jest oczywiste na tym poziomie, ale również w sensie duchowym obumieranie jest potrzebne. Innym słowem, na to jest ofiara na przykład. Innym słowem jeszcze jest miłość. Miłość to nie jest tylko jakieś sentymentalne zauroczenie, tylko to jest właśnie gotowość dania siebie dla dobra drugiego człowieka. Nie myślenie o sobie, gotowość właśnie, że nie ja się, gotowość poświęcenia siebie dla dobra drugiej osoby. I to nie jest tak, że ja wtedy umrę i nic ze mnie nie zostanie, tylko właśnie to otwiera mnie na jeszcze pełniejsze życie. No tak, ale to może być taki techniczny altruizm, który w świecie zwierząt istnieje. Istnieje, prawda? Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedno, co umknęło w naszej dyskusji. Mianowicie na dobrowolność, że tutaj była mowa, no a co z tą duszą człowieka, który jest chory, chory psychicznie, no to tak zwane rozdwojenie, a nawet to może być wielokrotna osobowość, jest chorobą psychiczną naturalnie. Otóż to wszystko, nie można powiedzieć, że to obniża tę duszę, bo to są jakby czynniki czysto biologiczne, które no tak, wpływają na ją. Nie, ale mi chodzi o... Ona jest przynajmniej zablokowana wtedy. Ale w tej chwili mi chodzi o to, że przecież to, co nawet było bardzo ładnie obrazowo wyrażone w mitologii egipskiej. Po śmierci, prawda, ważono to serce jako symbol dobrych chęci, czy w ogóle chęci tego człowieka. I tam jeszcze on mówił przed którymś z tych bóstw, już nie pamiętam ich imion, że jestem czysty, nie robiłem tego, nie robiłem tamtego, cała taka spowiedź. Otóż tego wszystkiego on nie robił świadomie. Nie, bo do czego zmierzam? Że różnica między człowiekiem a zwierzęciem, które już u zwierząt się też zaczyna rodzić, to jest ta kwestia dobrowolności. Ja nie mówię, że to... tam wkracza etyka. Przecież jeżeli my mamy u zwierząt zachowania, jak my to nazywamy, moralno-podobne, na przykład bohaterstwo, śmierć matki dla dziecka, altruizm i tak dalej, to są zjawiska moralno-podobne, ale niemoralne z tego punktu widzenia, że zwierzę jest zaprogramowane, żeby tak postępować. I teraz jak mnie interesują na przykład zjawiska estetyczne u zwierząt, to ja muszę znaleźć taki przypadek, gdzie jest indeterminizm, gdzie zwierzę może wybrać taką altankę, jak ten ptak altannik, albo inną. Nie jest zaprogramowany. Jeżeli jest zaprogramowany, jakbyśmy wszyscy musieli lubić Picassa, to w ogóle nie było mowy o sztuce, ponieważ nie byłoby wyboru, nie byłoby dobrowolności i tak dalej. I to jest jeszcze ważniejsze w zachowaniu, że jeżeli to, co po śmierci ta dusza ze sobą niesie, to jest właściwie w pewnym sensie nie suma jej przeżyć, jej emocji i tak dalej, być może też, tego ja już nie wiem, ale najważniejsze to jest suma jej dobrowolnych uczynków. Ale znaczy, to jest nawet nie tylko uczynki jako coś zewnętrznego duszy, ale to jest czym ona sama się stała, póki mogła działać. Ale dzięki dobrowolności, bo jeżeli się przez akty urodzi akty dziecko, woli, które no żyje dzięki staraniom medycyny. Ale normy. Proszę? Normy nie znamy. My nie wiemy naprawdę, czy nasza postać jest optymalną. Nie, ale mnie nie chodzi tu o normę. Ale przecież to nie chodzi o naszą ocenę. Przecież tak dalece ta sprawa funkcjonuje, że jak ja pamiętam, i to chyba ksiądz profesor też potwierdzi, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, że w ogóle ktokolwiek jest w piekle. Tak jest. Tylko możemy powiedzieć, kto jest zbawiony na pewno. Ja myślę, że w tej chwili nie podtrzymujemy naszej dyskusji tego dnia. Ale to są pasjonujące sprawy, których żeśmy dotknęli, wydaje mi się, bo to, co się dzieje później, jest rzeczą najważniejszą.